Wejherowski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża istnieje od 30 września 1999 roku. Obecnie należy do najbardziej prężnych rejonowych oddziałów. Dwukrotnie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Został też wpisany do Krajowego Systemu Ratownictwa PCK. Jak co roku zarząd serdecznie dziękuje honorowym krwiodawcom, którym przyznaje odznaki pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W dniach od 22 do 26 listopada obchodzimy ogólnopolskie dni honorowego dawstwa krwi. Dlatego też z tej okazji co roku pragniemy uhonorować tych dawców z terenu naszego powiatu, żeby po prostu spotkać się z nimi, podziękować im i przy okazji wręczyć też odznaki zasłużone pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Te odznaki w zależności od tego, ile litrów dany dawca krwi oddał. Do 30 czerwca w punkcie krwiodawstwa przy Wejherowskim Szpitalu oddano łącznie 476 litrów krwi. Są to osoby zrzeszone w klubie koordynowanym przez PCK. Jest to ogromny dar, uważam, i dlatego ogromne podziękowania w imieniu tych wszystkich, którym ta krew była potrzebna i którym uratowała zdrowie i życie. Klub honorowych dawców krwi PCK organizuje szereg akcji propagujących oddawanie krwi. Takie akcje odbyły się 3 w czerwcu i w sierpniu. W czerwcu zbieraliśmy, był ambulans w Redzie przy Urzędzie Miasta. W sierpniu był ambulans poboru krwi na parkingu Intermarché Bricomarché i przy Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Spotkanie było też idealną okazją do podziękowań ratownikom i wolontariuszom PCK, którzy otrzymali awanse na poszczególne stopnie ratownicze. Nazwiska osób wyróżnionych znajdują się na portalu wejherowo24.com. Info.